Kochani, ja właśnie wyszłam od fryzjera. Nie pokazywałam Wam się wcześniej, bo chyba każdy dokładnie wie, jak wygląda kredka. Kochani, kochani, dzisiaj matka ma wychodne i jedzie sobie do fryzjera. Ciekawi jesteście, co sobie zrobię na głowie? Jeżeli ktoś mnie ogląda, w sumie dużo się nie zmieniło. Mam odświeżony odrost, mam świeże pasemka zrobione i tu mam takie fajne coś. Mogę tak na przykład sobie chodzić, mogę sobie chodzić tak troszeczkę tylko. Czekajcie, bo to tak fajnie pani mi stylizowała, że na przykład to tu mi zostaje. Tylko teraz te włosy się, wiecie, muszą na nowo przyzwyczaić. O, i mogę sobie tak zrobić i mogę całkowicie to właśnie, o, taką mieć dłuższą grzywę, bo powiem Wam, że przed chwilą tak wiał wiatr, że jak wyszłam z salonu, to w ogóle miałam tak pokręcone, ale mam tak fajną rzecz na włosach do objętości, którą sobie zresztą kupiłam, że widzicie, nieważne jak ja je tam sobie jakby poukładam, to i tak one fajnie wyglądają. No, więc tak, taka trochę nowa kredka, ale wiecie co, taki teraz zadzior trochę w tej fryzurze, bo już byłam taka grzeczna, prosto te włosy, nie chciałam ich obcinać, bo jakoś sobie teraz podobam w takiej długości, ale chciałam, żeby coś się tu zadziało, więc mi się wydaje, że się fajnie zadziało. No dobra, to co, spędzicie resztę ze mną dzisiejszego dnia? Nie ma to jak prosto po fryzjerze, aż mi się fryzura, słuchajcie, rozwaliła. Dobra, niech będzie, tak? Sprzątać teraz, nie? Tak. Ale teraz właśnie trochę przycinamy kwiatków, trochę ogarniamy tutaj właśnie taras, no bo się nam trochę zapuścił, no i musimy na nowo wszystko poukładać po huraganie. No niestety, trzeba to wszystko poukładać tak jak było. Macie orusie, widzicie, kwiatki już stoją, ja trochę zamiatam, chociaż mogłabym sobie ułatwić sprawę i nie zamiatać, tylko po prostu wziąć taki, wiecie, ten odkurzacz do liści, bo mamy nawet taki. Tutaj mamy, słuchajcie, część mebli pochowanych było przed huraganem, a część jest w garażu. Marek przycina swój jaśmin. Nienawidzę tego robić. Ale podoba Ci się, jak wygląda. Tak. No to chyba. Znaczy nie, byś lubił to robić, gdyby nie było tak gorąco, prawda? No nie, nie, no, ale. Rośnie jak głupie, kurde. No bo taki mamy klimat. Warunki ma po prostu idealne, nie? No, teraz tak samo musimy obciąć tutaj, jak widzicie, ten kwiatostan, owocostan. Nie wiem, nie znam się na palmach. Bo za chwilę będzie się to wszystko tutaj sypać i będą takie żółte kuleczki. Później ciężko jest to nawet zamieść. Jeszcze korci mnie, żeby wziąć sekator i przyciąć wszystko tak na równiutko tutaj. Chyba zaraz to zrobię. Tak to padało ciągle, a tak to teraz trzeba kwiatki podlewać. Mój typowy Polak, klapki i skarpetki.
gdzie słońce dla nas wschodzi. No. No, zobaczcie, od razu tutaj jest ładniej. Jeszcze tu. Muszę przyciąć. I będzie już pięknie. Okej, na dziś skończone. Może nie jest perfekcyjnie równo, ale przynajmniej jest chociaż trochę wyrównane. Jeszcze później będę to przycinać, ale chociaż te pierwsze takie, wiecie, ten busz taki. Już tak myślę, czy by może tutaj tak szybko jeszcze nie przyciąć, nie dorównać do tego. O, tutaj co jeszcze tak trochę. Ale dobra. Na razie jest tak dobrze. Jak widzicie, strasznie dużo mam teraz do zebrania tego wszystkiego, jak i po drugiej stronie. Tamtą palmę też przycięłam, bo ona już wchodziła na wejście, na furtkę, ale ją to w ogóle musimy stąd przesadzić, bo no to nie jest miejsce dla niej. Ona była mała, jak żeśmy ją wsadzili, a teraz no wiedzieliśmy, że ona urośnie, ale mieliśmy w planach, żeby ją właśnie gdzieś dalej przesadzić. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Na pewno ona musi stamtąd zniknąć, bo tam inne kwiaty przykrywa, źle rosną i nie wygląda to za dobrze. Tu jak widzicie są te nowe, które posadziłam w tym roku, więc one jeszcze muszą troszeczkę podrosnąć, ale i tak ucięłam wierzchołki, żeby się lepiej zakrzewiły i żeby szybciej urosły. No i tak to właśnie się przedstawię. Widzicie o rusie. Trampolina też zniknie chyba w ten weekend już do końca i dosadzimy tutaj trawę, a dla dzieci jakieś tam atrakcje będziemy robić tutaj. Tu jak widzicie już są wystawione kwiaty z powrotem. Muszę jeszcze korę podsypać i widzicie, ten niecierpek już całkowicie umarł się śmiercią naturalną, więc będzie go trzeba wymienić. Też muszę agawę poprzesadzać, bo z agawy tam, oprócz tego, że tam liście troszeczkę nam przyschły, które przytnę później, to wyrastają młode pędy, więc sobie je później przesadzę. Tutaj jak widzicie już też już jest kanapa, jest stolik, tylko trzeba teraz już poduchy. Poduchy zaczęłam też prać, bo bardzo nam glonów dużo, alg wyszło, ale się ładnie doprały. Stały mi chyba jeszcze dwie do uprania, więc tutaj będę musiała to jeszcze poczyścić. Jak widzicie, jeszcze nie ma stołu. Te donice też już opróżniałam, bo te kwiatki też już zmarniały całkowicie, więc tutaj posadzę sobie te małe agawy, a później agawy gdzieś indziej przesadzę. No a teraz muszę pozbierać to wszystko w worek na śmieci, żeby to nie zostało, bo jak przyjdą panowie do strzyżenia trawy, to oni tego nie zbiorą, to przyschnie i to wiecie, będzie taki bałagan. Ale już jestem tak zadowolona, że udało mi się ten żywopłot przyciąć. I fajnie, że już tutaj wyrasta, tylko musi ten się jeszcze zakrzewić, więc go teraz też podcięłam i z grubości, wiecie, z szerokości tutaj, więc powinno to teraz ładnie urosnąć, więc w przyszłym roku na lato już tutaj ładnie powinno być zarośnięte. Ja mam nawet tam błyskawiczki z końca.